Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Projekt ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zmiany w ustawie dotyczącej prawa własności przemysłowej, projekt ustawy o utworzeniu Agencji Badań Medycznych, a także nowelizacja przepisów o zwrocie nieruchomości to tylko część punktów planowanego na dziś posiedzenia rządu. Ministrowie zajmą się projektem ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W myśl proponowanych przepisów minimalna gwarantowana podwyżka świadczenia wyniesie 70 zł brutto. Oznacza to, że w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej świadczenie wyniesie nie mniej niż 1100 zł. Częściowa niezdolność do pracy uprawni do otrzymania minimum 825 zł. Rząd zajmie się też ustawą o prawach własności przemysłowej. Tu prawo musi zostać dostosowane do standardów Unii Europejskiej. Chodzi o ujednolicenie podstawowych przepisów w zakresie zgłaszania znaków towarowych państw członkowskich oraz znaków towarowych wspólnoty. Kolejny punkt to utworzenie Agencji Badań Medycznych. Zapewni ona właściwe źródła finansowania badań stanowiących podstawę zarządzania opieką medyczną i zdrowotną. Brak godnych podwyżek dla nauczycieli, wydłużenie ścieżki awansu zawodowego do 15 lat, wzrost biurokracji oraz pozorowany dialog ze związkowcami – to główne zarzuty Oświatowej Solidarności do minister edukacji Anny Zalewskiej. Grzechy minister Anny Zalewskiej, tak Oświatowa Solidarność określiła listę niespełnionych, przemilczanych postulatów nauczycieli. Postulaty, które nam najbardziej teraz doskwierają, które należałoby zrealizować, to są postulaty ekonomiczne. To znaczy podwyższenia pensji do poziomu europejskiego, bo jeżeli jesteśmy częścią Unii Europejskiej, w związku z tym nauczyciele jako ważny element państwa powinni odpowiednio być wynagrodzani. Kolejny mocny zarzut dotyczy tzw. godzin karcianych. W karcie nauczyciela widnieje zapis umożliwiający dyrektorom nieodpłatne angażowanie nauczycieli w prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. One najczęściej są w formie wolontariatu, zajęć dobrowolnych, ale nauczyciele wpisują się w obawie o pracę, w obawie o to, że nie dostaną dodatku motywacyjnego, nagrody i za te właśnie takie cukiereczki wpisują się na takie listy. Oświatowa Solidarność na dzień dzisiejszy żąda odwołania minister Anny Zalewskiej z funkcji ministra edukacji. W styczniu też podejmie kolejne kroki, zaznacza przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Ryszard Proksa. W najbliższym czasie mamy w planie spotkać się z posłami Komisji Edukacji i z posłami, którzy wyszli z naszych szeregów, żeby ten temat omówić i też zapytać się, w jaki sposób oni jako nasi przedstawiciele w Sejmie będą lobbować, jeśli chodzi o oświatę. Zauważalne jest nawet zbliżenie interesów Oświatowej Solidarności ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Solidarność nie wyklucza podjęcia bardziej radykalnych działań, choćby pikiet i manifestacji. W ostateczności strajk nauczycieli i to nawet w czasie matur. Powodem jest także niezadowalający system oceniania nauczycieli. Tymczasem minister Zalewska na spotkaniu ze związkami zawodowymi poinformowała, że do końca kwietnia mają zostać przeanalizowane przepisy dotyczące oceny pracy nauczycieli oraz przygotowane rekomendacje do zmian. To wielki sukces związkowców, że w porę przestrzegli mnie przed tym, co dzieje się z regulaminami w szkole, że są odpowiedzialne za mnożenie się biurokracji, dlatego podjęliśmy decyzję, że tych regulaminów po prostu nie będzie. Należy pamiętać, że dzisiejsze problemy, które trapią polską szkołę, nie dotyczą jedynie ministerstwa, ale i samych nauczycieli, podkreśla dr Marcin Kędzierski z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Z drugiej strony do tego zawodu nie idą osoby, które mają najwyższe kwalifikacje, a po drugie od kilkudziesięciu lat nie widzimy bardzo wyraźnych starań o poprawę jakości przygotowania nauczycieli. Są zatem przesłanki do zmiany awansu zawodowego nauczycieli, odpowiada na spór lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk. Najwyższa Izba Kontroli, która poddała gruntownemu badaniu awans zawodowy nauczycieli, a wskazała, że nie przynosi on oczekiwanych efektów. Pytanie, czy zamysł minister Zalewskiej na ścieżkę awansu zawodowego takie efekty przyniesie?
zamiast obchodzenia świąt religijnych zorganizować zajęcia dotyczące zimy, Nowego Roku lub afrykańskiego dziedzictwa w kulturze amerykańskiej, zamiast dzielenia się opłatkiem, poczęstunek i składanie życzeń. To tylko niektóre z propozycji obchodzenia, czy raczej ominięcia zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w polskich szkołach. Kontrowersyjny artykuł dotyczący ograniczenia religijnej oprawy świąt znalazł się na łamach tygodnika Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wszystko byle nie opłatek i wigilia, byle nie jasełka i szopka, byle nie katolicyzm. Tak można określić główny cel artykułu opublikowanego w Głosie Nauczycielskim, tygodniku wydawanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. To bardzo niebezpieczna sytuacja, akcentuje Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Bo to mówi nam, że jest wyraźne wskazanie z odpowiednich ugrupowań, w tej chwili okazuje się również, że ZNP stoi po tej stronie, aby dyskryminować większość, i to olbrzymią większość, żeby dyskryminować katolików. W zamian za to promuje się różnego rodzaju religie, obyczaje nie wywodzące się z naszej tradycji chrześcijańskiej, i że to można, że jest to nawet wskazane, że będziemy zajmować się świętami muzułmańskimi, żydowskimi. Głos Nauczycielski przekonuje, że niereligijną alternatywę należy dać dzieciom i młodzieży nawet w sytuacji, gdy 100% z nich to katolicy. Wszak jak odnotowuje czasopismo, szkoły publiczne to instytucje świeckie, a dzieci i młodzież mają prawo do wolności sumienia. Czasopismo tłumaczy, że to wszystko w obronie uczniów, którzy poprzez religijne zwyczaje świąteczne w szkołach mogą się czuć niekomfortowo. Polski kurator oświaty jest innego zdania. Wszyscy są szczęśliwi, że mogą razem kolędować, że mogą oglądać jasełka. Jest zwyczajem, że w szkołach w ostatnim dniu przed świętami dzieci mają wigilię, dzielą się opłatkiem. Jest to absolutnie normalna sprawa, oczywista w naszych polskich szkołach i nigdy nie słyszałam, że ktoś z powodu takiego świętowania czuł się źle. Uczniowie, którzy w tego typu spotkaniach religijnych nie chcą uczestniczyć, mają zaplanowane inne zajęcia, adekwatne do ich zainteresowań, dodaje Barbara Nowak. Premier Theresa May przełożyła głosowanie w sprawie przyjęcia przez Izbę Gmin projektu umowy wyjścia kraju z Unii Europejskiej. To skutek obawy przed odrzuceniem dokumentu. Tymczasem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że droga do wycofania się z Brexitu pozostaje otwarta. Pytanie prejudycjalne skierował do Luksemburga szkocki sąd, do którego zwrócili się proeuropejscy politycy i aktywiści przeciwni Brexitowi. Liczą oni na to, że w razie zorganizowania drugiego referendum w sprawie Brexitu lub upadku rządu premier Theresy May, możliwe byłoby jednostronne wycofanie się Wielkiej Brytanii z procesu wyjścia z Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Wielka Brytania ma prawo jednostronnie wycofać wniosek o wyjście z Unii Europejskiej. Artykuł 50 TEU must be... Artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że w przypadku, gdy państwo członkowskie powiadomiło Radę Europejską zgodnie z tym artykułem o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej, artykuł ten zezwala temu państwu członkowskiemu jednostronnie odwołać to powiadomienie. Decyzję Trybunału negatywnie ocenia dr Grzegorz Piątkowski. Trybunał stworzył tym samym władzom w Londynie możliwość potencjalnej zmiany decyzji w sprawie Brexitu. Wzmacnia ono obóz opowiadający się za pozostaniem Zjednoczonego Królestwa we wspólnocie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie już znacząco przekracza swoje kompetencje, ponieważ nawet jeśli tutaj miałby rzeczywiście możliwość osądzenia takich spraw, to naród angielski już dawno się wypowiedział przeciwko właśnie członkostwu w Unii Europejskiej. I oczywiście możemy to oceniać różnie, natomiast taka jest wola narodu. Jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uderza w podstawy demokracji, to znaczy wyrażoną w czasie referendum wiążącego wolę narodu, całkowicie jasną, to cała podstawa Unii Europejskiej, to o czym pan Timmermans mówi, czyli ta demokracja właśnie w ich rozumieniu, całkowicie leży, mówiąc kolokwialnie. Dzisiaj miało odbyć się głosowanie Brytyjskiej Izby Gmin w sprawie porozumienia z Unią dotyczącego Brexitu. Zadziwiające, że właśnie w takim momencie Trybunał wydał swoje orzeczenie, mówi prawnik profesor Jakub Stelina. I akurat tak się szczęśliwie złożyło, że akurat dzień wcześniej pojawia się też orzeczenie w wyniku pytania
prejudycjalnego z Wielkiej Brytanii. Więc można powiedzieć, że w pewien sposób no tutaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpisuje się właśnie w taką generalną linię polityczną Unii Europejskiej. I no, trudno, znaczy być może jest to przypadek, ale trudno też w takie przypadki uwierzyć. Jednak premier Theresa May odłożyła głosowanie w parlamencie i zapowiedziała próbę dalszych dyskusji na temat rozstania się ze wspólnotą. Do konsultacji z unijnymi liderami miałoby dojść przed czwartkowym szczytem Rady Europejskiej w Brukseli. Gdyby obecna propozycja została poddana pod głosowanie, to zakończyłoby się ono porażką rządu z wysoką różnicą głosów. W związku z tym wstrzymamy głosowanie zaplanowane na jutro i nie będziemy Theresy dzielić domu. Brytyjskie media wskazują, że wobec możliwej porażki w głosowaniu w Izbie Gmin i ryzyka walki o przywództwo w Partii Konserwatywnej, premier Theresa May czeka najtrudniejszy tydzień od objęcia przez nią urzędu. Szefowa mniejszościowego rządu ma minimalne szanse na zwycięstwo w głosowaniu. Sprzeciw zapowiedziały nie tylko wszystkie partie opozycyjne, ale także ponad 100 deputowanych rządzącej Partii Konserwatywnej oraz 10 zasiadających w ławach wspierającej rząd północnoirlandzkiej Demokratycznej Partii Unionistów. Na teraz to już wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia o godzinie 10. Serdecznie zapraszam.